Obecnie trwa montaż belek konstrukcyjnych. No jesteśmy po przebudowie infrastruktury podziemnej. To jest największa bolączka zawsze przy takiego typu przebudowie, przy obiektach, ze względu na to, że dużo tej infrastruktury jest niezinwentaryzowanej, w szczególności teletechnicznej, więc to wymaga dodatkowych uzgodnień już w trakcie realizacji, więc teraz skupiamy się już tylko na budowaniu obiektu, więc to jest główny element. Równolegle za moimi plecami widać już zaawansowanie robót drogowych tu od strony Sarniego Stoku i równolegle od ulicy Grażyńskiego również przebudujemy układ drogowy. Tam powstaje rondo, które będzie wyposażone w dodatkowe relacje skrętne. Na tą chwilę trwa też przebudowa obiektu na ulicy Grażyńskiego. Jest to obiekt istniejący, który zostanie poszerzony, żeby te wszystkie relacje pomieścić. Więc na koniec tego roku już wszystko będzie ok. Uda się już udrożnić rondo, żeby te utrudnienia związane z ruchem wahadłowym zostały już zakończone.